Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od Dni Skoczowa. Ta największa impreza rozpoczyna się już w piątek i kończy w niedzielę. Tegoroczne święto miasta to emocje, energia i ekspresja, podkreślają organizatorzy. Rozpoczęcie będzie miało miejsce w tym roku na targowisku miejskim tuż przed nocnym rajdem synchronicznym pojazdów zabytkowych. Rajd rozpocznie się o 21:00. W piątek odbędzie się również gminna spartakiada lekkoatletyczna oraz gala zasłużonych dla miasta sołectwa w Teatrze Elektrycznym. W sobotę impreza przenosi się na rynek miejski, tam różnego rodzaju atrakcje i występy już od godziny 10:00. Główne koncerty będą miały miejsce o godzinie 19:00 i 20:00. Wystąpi Red Lips i Demono. Z kolei w niedzielę start godzina 15:00. W programie znów wiele atrakcji, ale warto z pewnością zwrócić uwagę na jubileuszowe Mistrzostwa Skoczowa w rzucie beretem o godzinie 16:00. Główne koncerty to występ Krzysztofa Respondka i Izabeli Trojanowskiej o godzinie 18:00 i 20:00. Szczegóły na plakatach. A teraz przenosimy się do Górek Wielkich, do Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kosaków. Już w piątek startuje kolejna edycja artystycznego Lata u Kosaków. Warto tam zajrzeć, bo w najbliższych dniach zaplanowano m.in. warsztaty działań kreatywnych, otwarte spotkania z cyklu Rozmowy o sztuce, czy warsztaty otwarte Graficzna Akademia Umiejętności. A to dopiero początek, bo artystyczne Lato u Kosaków trwa przez całe wakacje do końca sierpnia. W sobotę w Cieszynie, Kalębicach odbędzie się parafialny piknik rodzinny przy kościele Miłosierdzia Bożego. Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 13:00, a zakończy około 20:00. W programie wiele atrakcji, przede wszystkim dla dzieci. Takich jak konkursy, pokazy, zabawy, bańki mydlane czy bitwa na balony wodne. Nie zabraknie również konkursu piosenki religijnej czy zabytkowych pojazdów, a także charytatywnego celu. Sobota to prawdziwy wysyp różnego rodzaju imprez plenerowych i pikników. Z pewnością nie będziemy się nudzić również w Goleszowie. Na boisku LKS Goleszów odbędzie się piknik rodzinny. Start godzina 14:00, od godziny 14:30 rodzinne konkurencje sportowe, o 18:30 wspólne smażenie jajecznicy. W programie również pokaz tresury psów, tańca nowoczesnego oraz samochodów rajdowych. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Domu Zielin Przytulia w Brennej. W sobotę o godzinie 15:00 odbędzie się tam spotkanie z pisarzem, rysownikiem i gawędziarzem Witoldem Vargasem, który przeniesie uczestników w krainę słowiańskiej fantastyki. Spotkanie jest bezpłatne, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. Gorąco będzie w sobotę w Haszlachu. Strażacy świętują jubileusz 110-lecia OSP. Impreza rozpocznie się o godzinie 14:00 przejściem do kościoła. Główne otwarcie uroczystości godzina 16:00. Festyn strażacki rozpocznie się o godzinie 17:00. W programie wiele atrakcji i niespodzianek. To tylko niektóre z imprez, które będą miały miejsce w najbliższy weekend w naszym regionie. Dlatego też zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia za tydzień.